Cześć, witam Cię na kanale. Z mojej perspektywy w dzisiejszym odcinku omówię temat rozstania i jak sobie z nim poradzić. Jak wiadomo, rozstania są bardzo trudnym tematem. Ogólnie temat emocji jest strasznie ciężki, bo jest subiektywny. Ciężko dać jakąkolwiek radę, bo to nie jest logiczne i to nie jest coś, co możemy zmienić tak za stryknięciem palcami. Ale są rzeczy, które możemy zrobić, które ja robiłem, które polecam robić i które po prostu mogą nam z tym pomóc, żebyśmy szybciej doszli do siebie. Zacznę od tego, że według mnie dużym problemem jest to, jak środowisko, jak media społecznościowe, jak telewizja, jak ogólnie świat podchodzi do tego tematu, jak go postrzega i jak uczy nas reagować na takie rzeczy. Bo trzeba wziąć to pod uwagę, że my oglądając na przykład jakieś filmy, mącą nam po prostu w głowie, jak powinno to wyglądać rzeczywiście i mamy właśnie takie dziwne przeświadczenia, że niektóre rzeczy musimy na przykład zrobić, bo inaczej, nie wiem, jesteśmy złymi ludźmi albo nie mamy serca, cokolwiek takiego. I tak jest w przypadku zarówno i rozstań, w przypadku żałoby, czegokolwiek takiego. I właśnie uczą nas, że musimy cierpieć, musimy nie wiadomo co przeżywać, musi minąć nie wiadomo ile czasu, żebyśmy doszli do siebie, a to wszystko to są bzdury tak naprawdę, bo no dlaczego? Dlaczego tak miałoby być? Bo nie rozumiem. I kto ustala jakby granicę, że okej, dwa tygodnie to za mało, ale już dwa miesiące jest w porządku. No nie, to jest głupie i według mnie można dojść do siebie w ciągu kilku dni, można dojść do siebie w ciągu nawet jednego dnia, w ciągu kilku godzin. To już będzie bardzo zależy od człowieka i od tego, jak emocjonalnie będzie do tego podchodził. I jak chodzi właśnie o rozstania, to co można zrobić według mnie i czego na pewno nie robić, to postaram się opisać w kilku punktach. Więc pierwszy punkt to wziąć to na logikę i serio wyciągnąć kartkę papieru, spisać sobie plusy tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. To jest bardzo ważne i bardzo efektywne według mnie, bo pozwoli nam to spojrzeć z innej perspektywy na ten temat, pozwoli nam to spojrzeć z pozytywnej perspektywy na temat rozstania, bo nie oszukujmy się, bycie w związku, w sensie decydujemy się, że z kimś jesteśmy w związku, bo po pierwsze czujemy coś do tej osoby, a po drugie czujemy, że z kimś będzie nam lepiej niż samemu. Ale zawsze jest jakieś ale i zawsze w jakikolwiek sposób nas to ogranicza. Więc pierwszy, co bym zrobił, to właśnie wypisał sobie plusy tego, że no, rozstaliśmy się, że zostaliśmy singlami. Więc na pewno takimi plusami jest to, że mamy więcej wolnego czasu i można go inaczej spożytkować. Plusem jest to, że możemy na przykład sobie zrobić, możemy zrobić coś, na co wcześniej nie mogliśmy sobie pozwolić. I jak usiądziecie tak naprawdę nad tym, posiedzicie z pół godziny, godzinę, to znajdziecie więcej takich plusów, niż wam się wydaje. Jeszcze biorąc pod uwagę, że no rozstałem się z kimś, no jakiś był powód tego, więc coś ta osoba z naszego życia albo zabierała, albo nam czegoś nie dawała, co byśmy chcieli. Więc to też bym właśnie spróbował znaleźć i sobie wypisać. Druga rzecz, którą polecam robić, to spotykać się z płcią przeciwną. Nie chodzi mi tutaj o jakieś randki, nie chodzi mi tutaj o one night standy, cokolwiek takiego, bo to z jednej strony może pomóc, może zaszkodzić, ale chodzi mi o to, żebyśmy nie mieli w głowie czegoś takiego, że na przykład u faceta, że aha, a kobieta i od razu będę widział na przykład swoją partnerkę, bo no tak nie powinno być. Ogólnie według mnie w związkach nie powinno być czegoś takiego, że facet widuje się na przykład tylko z facetami, kobieta widuje się tylko z kobietami i nie mają żadnych relacji właśnie damsko-męskich na innym poziomie. Bo to jest trochę patologiczne. Żyjemy jednak w społeczeństwie, gdzie są zarówno mężczyźni i kobiety, wszyscy są równouprawnieni, mamy z nimi kontakt, czy to w pracy, czy gdziekolwiek, więc nie powinniśmy go na siłę ograniczać z jakiegoś dziwnego powodu. Kolejny, trzeci punkt to zdać sobie sprawę z pewnych kwestii. Więc po pierwsze, jeżeli rozstanie wynikało z naszego błędu, no to musimy się zastanowić, czy jest coś do poprawy w nas. Czy możemy coś zmienić, czy możemy stać się lepszymi ludźmi. Bo no, to będzie jednak lekcja dla nas, że okej, coś zrobiłem źle, więc mogę to poprawić, żeby w następnym związku na przykład było lepiej.
albo nawet postarać się, żeby wrócić do siebie, bo to czasami się zdarza, chociaż bardzo rzadko i raczej jestem zdania, że no nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy. Ale mówię, tutaj jest to bardzo zależne, bo zależne jest to przede wszystkim od uczuć. I tutaj już nie zmusimy nikogo do tego, żeby czuł coś do nas więcej, bo no nie da się. Uczucia są i no ciężko je opisać, nie da się za bardzo tego kontrolować, po prostu albo na kimś tam zależy, albo nie. Jeżeli jednej osobie przestaje zależeć, to nie możemy zmusić jej, żeby było inaczej, bo nawet będąc no perfekcyjni, chociaż się nie da, to i tak to może być wciąż za mało. I zmuszanie kogoś do tego jest po pierwsze samolubne, po drugie jest po prostu głupie, bezcelowe i jest tylko stratą czasu. Więc jeżeli powodem rozstania było to, że komuś przestało zależeć, to dobrze. W sensie dobrze, że się rozstaliście, no bo nie było sensu tego ciągnąć. I też właśnie trzeba do tego w taki sposób podejść, że aha, okej, czyli rozstała się ze mną osoba, która zaczęła mieć mnie w dupie albo przestało jej zależeć, no to w sumie lepiej dla mnie. I idziemy do trzeciego punktu, czyli jeżeli ten nasz ex, czy ta nasza ex coś zrobiła źle, również ten sam punkt. Okej, byłem z kimś, kto robił coś źle, robił mi krzywdę, sprawił mi przykrość, cokolwiek takiego i teraz tego nie mam, jestem od tego uwolniony, super. Więc i serio mówię, z takim podejściem dużo łatwiej potem połączyć emocje właśnie z myślami, że jeżeli będziemy myśleć na ten temat pozytywnie i logicznie, to w końcu za tym pójdą też emocje. Serio, tak naprawdę rozstanie to jest najłatwiejsza rzecz w tym wszystkim. Najciężej jest właśnie dojść do tego rozstania. I najcięższe zazwyczaj są te ostatnie, nie wiem, dni, tygodnie, miesiące, ile by to nie trwało. Bo człowiek ma ten problem, nie tylko w związkach, ale też w pracy, w życiu, cokolwiek, że przyzwyczaja się do obecnej sytuacji i boi się czegoś nowego, boi się ryzykować, bo okej, przykładowo byśmy byli w toksycznym związku, ale znamy ten związek, wiemy co nas czeka, wiemy czego możemy się spodziewać, raczej nas nic nie zaskoczy, ale dalej jest do dupy. I wtedy tak naprawdę właśnie najciężej jest podjąć tą decyzję, bo z jednej strony właśnie znamy to, nie chcemy, nie wiem, ryzykować, boimy się, że może być jeszcze gorzej, no nie wiadomo. Z drugiej strony jest problem taki, że nie wiadomo kiedy jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że zrobiłem wszystko, to nie ma sensu, mogę odpuścić. Bo to jest też walka właśnie z samym sobą, że my przez to, że z kimś jesteśmy i to na przykład się zdarza bardzo często w związkach, gdzie jest na przykład przemoc fizyczna czy psychiczna, że jakby z każdym następnym incydentem my stawiamy granice dalej, wybaczamy coraz więcej, bardziej siebie przekonujemy, że to jest dobra decyzja, że jesteśmy z kimś. I tak samo jest w normalnym związku, że im dłużej z kimś jesteśmy, nawet jak jest wszystko w porządku, to coraz dłużej się przekonujemy, że no okej, przecież jestem z tą osobą, nie wiem, 5-6 lat, no głupio tak odpuścić trochę, nie? No bo to będzie wynikało, że sam sobie będę zaprzeczał, no że skoro byłem z tą osobą 5 lat, no to no nie mogło się to tak zmienić z dnia na dzień. Więc ta decyzja jest dużo trudniejsza niż samo rozstanie. Samo rozstanie to jest tak naprawdę drobnostka, ale właśnie, trzeba do tego podejść według mnie sensownie, bo no nie wiem, dla mnie to nie jest oznaka miłości, że ktoś przez pół roku za kimś, nie wiem, tęskni, myśli i nie może jakby pójść dalej, tylko cały czas żyje przeszłością i to jest właśnie ten błąd, który wiele osób popełnia, to mówię, dla mnie nie jest oznaka miłości, tylko dla mnie to jest oznaka głupoty i jakiejś tam słabości, a to nie jest słabość, którą wyleczy bycie w związku, bo no to tak nie działa. To nie działa tak, że bycie w związku nas uszczęśliwi, a bycie singlem nas zabije. No nie, w ogóle jeżeli ktoś wchodzi w związek po to, żeby się dowartościować, no to już ma problem w pierwszej kolejności i raczej ten związek to nie jest coś, co może wypalić. Bo my nie jesteśmy z kimś po to, żeby ta osoba nas uszczęśliwiała, tylko my jesteśmy z kimś po to, żeby ta osoba ewentualnie pomagała nam się spełniać, żebyśmy mogli tym szczęściem, które już mamy, podzielić się z kimś, na kim nam zależy, a nie żeby ta osoba dała nam w ogóle powód do szczęścia. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem tobie, jeżeli masz taki problem z pogodzeniem się z rozstaniem. Trzymam za ciebie kciuki. Uwierz mi, jesteś tego warta, żeby być
szczęśliwym człowiekiem. Także życzę Ci powodzenia. Jeżeli masz jakieś pytanie, to zadaj je w komentarzu. Jeżeli masz pomysł na następny film, to również napisz to w komentarzu. Zostaw łapkę w górę. To było tyle na dzisiaj. Cześć.